Po zeszłorocznej kompromitacji budżetu obywatelskiego nikt nie przypuszczał, że decyzje, jakie zapadają w ratuszu, mogą się powtórzyć. Przypomnijmy, że w zeszłym roku z listy projektów do głosowania usunięto projekty związane ze spółdzielnią mieszkaniową. Po tamtej decyzji część radnych, między innymi Jacek Tomasiak, ale także i wiele osób powszechnie szanowanych wśród mieszkańców Lubartowa, wezwało do pokazania czerwonej kartki rządzącym, czyli do bojkotu głosowania i wyrażenia nogami sprzeciwu wobec tego, co się wydarzyło. Przypomnijmy, co uczynili mieszkańcy, a o czym rok temu mówiła nasza stacja. Pasi likwidator to nowa ksywka burmistrza Krzyśka. To jeden z komentarzy, jaki pojawił się na jednym z portali internetowych podsumowujących mega kompromitację ratusza związaną z klęską głosowania nad budżetem obywatelskim. O czym mowa? O tym, że po raz pierwszy od 7 lat, czyli od chwili, kiedy to mieszkańcy mieli decydować o tym, na co zostanie przeznaczona część budżetu miasta, głosowanie będzie unieważnione. Powód to niska frekwencja, czyli głośne nie mieszkańców Lubartowa, którzy nogami wyrazili swój sprzeciw wobec tego, jak zniszczono ideę budżetu obywatelskiego. Wydawało się, że głosowanie nad budżetem będzie czystą formalnością, mimo że przyjęto nowy kontrowersyjny regulamin, to rządzący oraz radni popierający owe zmiany zadbali o to, by uprawnionych do głosowania było kilka tysięcy więcej. W tym roku po raz pierwszy głos mogło oddać aż 21 213 osób uprawnionych. Dla przykładu w zeszłorocznym głosowaniu mogło uczestniczyć o 3 tysiące osób mniej. Na nic się zdały owe zmiany, bo z owych 21 213 osób w Urzędzie Miasta pojawiło się zaledwie 155 osób. To wręcz frekwencyjna katastrofa, jeżeli weźmiemy pod uwagę, ile osób głosowało bezpośrednio od czasu powstania budżetu obywatelskiego. W roku 2016 głosy bezpośrednio do urn wrzuciło 840 osób, w 2017 967, rok 2018 to 1151. Podobna ilość osób oddała swoje głosy w 2019 roku, a było ich 1162. Rok 2020 to 563 wydane karty, ale to także pierwszy rok, kiedy można głosować przez internet. W sumie w 2020 roku w głosowaniu wzięła udział rekordowa ilość głosujących, czyli 3124 osoby. A teraz ostatnie głosowanie. Jeszcze raz zwracamy uwagę, że w 2021 roku zwiększono uprawnionych do głosowania o 3000 osób. W ratuszu pojawiło się zaledwie 155 osób, czyli najmniej w historii. Przez internet zagłosowało 1106 osób, czyli o 1400 mniej niż w zeszłym roku. Jak zatem widać, tegoroczne głosowanie to, jak zauważyło Miasto Obywatelskie Lubartów, zaprzeczenie idei społecznej organizacji budżetów obywatelskich. Tak słaby wynik oznacza, że żaden z projektów nie będzie realizowany. Ostatnie głosowanie to także klęska burmistrza Krzysztofa Paśnika, który osobiście zaangażował się w zachęcanie do głosowania. Głosujemy, zapraszam. Rozpoczęło się głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego miasta Lubartów, które potrwa przez 2 dni, dziś i jutro, 26 i 27 września. Gorąco zachęcam do udziału w głosowaniu. Uprawniony do niego jest każdy mieszkaniec Lubartowa, mający miejsce zamieszkania na terenie miasta. Nie inaczej czynił Paśnik we własnym organie samorządowym, jednak wypowiedź, którą za chwilę przytoczymy, będzie nie dla jednego seniora, ale także każdego, kto pamięta, co stało się z projektami dla seniorów, niemałym zaskoczeniem. Już dziś widzimy, że pierwszy raz w historii tego budżetu swoje dedykowane projekty będą mieli seniorzy. To cieszy, ponieważ w Lubartowie pod koniec 2020 roku zamieszkiwało prawie 6 tysięcy osób powyżej 60 roku życia. To, że w Lubartowie jest około 6 tysięcy osób powyżej 60 roku życia, nie przeszkodziło komisji działającej w ratuszu na wyrzucenie wszystkich dedykowanych dla seniorów, ale także projektów dla młodych miłośników sportu. Ten sam burmistrz, który tak doceniał projekty dla seniorów, nie przywrócił ich na listę do głosowania. O tym, dlaczego mieszkańcy nie poszli do urn, swoje zdanie mają autorzy projektów, które odrzucono. Klęska frekwencyjna to główna przyczyna klęski budżetu obywatelskiego. Czy według Pana tak musiało być? Na pewno tak nie musiało być. Wydaje mi się, że jednym z czynników, które wpłynęły na to, że ludzie nie poszli zagłosować za budżetem, było odrzucenie 4 projektów. To jest pierwsza rzecz. Następną sprawą było dosyć słabe reklamowanie projektów, które dostały się do budżetu obywatelskiego. I trzecie, wydaje mi się, że w ogóle promocja samego wydarzenia głosowania na budżet obywatelski była nie dość, według mnie, rozpromowana wśród mieszkańców Lubartowa. Okazuje się, że mieszkańcy doskonale widzą, co dzieje się w samorządzie i potrafią głośno, choć w tym przypadku bezgłośniej, to w dosłownym znaczeniu tego słowa, zaprotestować.
Wie pani co, to jest sytuacja, która się tworzy już od, nie wiem, dobrych dwóch, chyba trzech lat. Wydaje mi się, że tak, pierwszym z czynników, który wpływa na tą sytuację, jest to, że no, te projekty, które nawet zostaną wybierane w budżecie obywatelskim, nie są realizowane. Więc ludzie według mnie nie widzą związku z głosowaniem na coś, co i tak nie jest realizowane. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest to, o czym mówiłem wcześniej, czyli cztery projekty skierowane do szerokiej grupy mieszkańców Lubartowa, projekty dobre według mnie, zostały odrzucone w nie do końca taki przejrzysty sposób dla mnie. I to też na pewno swoje zrobiło. Także no, efekt mamy taki, jaki mamy. Czy to według pana koniec budżetu obywatelskiego? To jest trudne pytanie, ale wydaje mi się, że no dosyć... Znaczy nie, budżet obywatelski w tym miejscu, w którym teraz jest, wydaje mi się, on w ogóle nie ma, według mnie, on nie ma w ogóle racji bytu. Ten typ ustalania, oceniania projektów, który mieliśmy do czynienia w tym roku, jest w ogóle bezsensowny. I ta komisja, która właściwie ona decyduje o tym, czy projekty są dobre, czy niedobre, to jest tak naprawdę kilka osób, które są z tego, co wynikło, uzależnione w jakiś tam sposób od Urzędu Miasta, bo przecież są w jakichś tam stowarzyszeniach, które biorą pieniądze z Urzędu Miasta, więc samo to moim zdaniem to jest brak przejrzystości w uchwalaniu tego typu rzeczy i to wpływa negatywnie na to, że ludzie w ogóle nie chcą brać udziału w takich rzeczach, dlatego że nie widzą związku ze swoim głosowaniem. Nie przekłada się to na konkretne wyniki. Klęska frekwencyjna to była główna przyczyna klęski całego budżetu obywatelskiego i czy pana zdaniem właśnie tak musiało się to skończyć? Moim zdaniem nie. Usuwając niektóre projekty z budżetu, na którym na przykład myślę, że frekwencja byłaby duża. Mówię tutaj o seniorach, mówię o moim projekcie, mówię o projekcie, tutaj też było 55+ dla seniorów, ta z siłownią. Myślę, że frekwencja byłaby dużo, dużo lepsza, a seniorom skatepark lub nie wiem, Open Rap Festival, no do czego potrzebny? Okazuje się, że mieszkańcy doskonale wiedzą, co dzieje się w samorządzie i potrafią głośno, chociaż w tym przypadku bezgłośnie, w dosłownym tego słowa znaczeniu zaprotestować takim działaniom. No i zaprotestowali. Sam osobiście nie brałem udziału w głosowaniu w budżecie obywatelskim w tym roku, jak co roku zawsze z całą rodzinką chodziłem, więc w tym roku Nie mówię, że namawiałem, ale nie prosiłem ludzi, żeby szli i głosowali w budżecie, bo na co? Czy pana zdaniem możemy już mówić o końcu budżetu obywatelskiego? Mam nadzieję, że nie. Naprawdę, mam nadzieję, że nie, aczkolwiek, żeby to nie były złego początki. To wypowiedzi autorów projektu z zeszłego roku. Szczególnie wypowiedź Wasaka o początkach czegoś złego wybrzmiewa z podwójną mocą, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co stało się 25 sierpnia w Urzędzie Miasta. Co ciekawe, z owego posiedzenia po jej spotkaniu w ratuszu nie ma żadnego nagrania na stronie specjalnie przygotowanej pod kątem właśnie budżetu obywatelskiego. Na tej samej zakładce po jej posiedzeniu nie pojawił się także protokół. Co zatem działo się w owej komisji i jakie argumenty pojawiły się podczas tego zebrania? Nasza stacja przeprowadziła śledztwo i jako pierwsi ujawniamy to, czego nie możemy odsłuchać ani przeczytać. Samo spotkanie odbyło się w sposób odmienny niż ten, jaki proponował podczas konsultacji w ratuszu Jacek Tomasiak. Przypomnijmy, że wnosił on między innymi o to, aby posiedzenia owego ciała były jawne, a ich termin podawany do publicznej wiadomości. Wnosił także o rejestrowanie owych posiedzeń, tak aby nie było później rozbieżności co do zapisów w protokołach. Wnosił także o transmisję owych posiedzeń oraz o to, aby w owych posiedzeniach uczestniczył radca prawny, a to w związku z zeszłoroczną kompromitacją budżetu obywatelskiego. Stało się zapewne, jak już się Państwo domyślają, zupełnie odmiennie. O spotkaniu poza samymi zainteresowanymi nikt nie wiedział. Nie umieszczono ogłoszenia na stronie Urzędu Miasta, nie poinformowano w prasie. Na spotkanie nie zaproszono mediów.
My jednak wiemy, co mówiono, jakie decyzje zapadły oraz co przed nami i dziennikarzami postanowiono ukryć. Wyniki naszego dziennikarskiego śledztwa są wyjątkowo bulwersujące. Według naszych informacji, które otrzymaliśmy nieoficjalnie, członkowie komisji, szczególnie ci powołani przez Paśnika, rozważali wręcz usunięcie dziennikarzy, gdyby ci pojawili się na owym posiedzeniu. Jest to na tyle skandaliczna informacja, że postanowiliśmy sprawdzić u Jonaszkowej, czy to prawda. Po rozmowie telefonicznej przewodnicząca komisji poprosiła, aby przesłać pytania drogą mailową. Zgodnie z ustaleniami pytania przesłaliśmy w środę. Do czwartkowego popołudnia odpowiedzi nie uzyskaliśmy. Nasze pytania brzmiały następująco. 1. Dlaczego posiedzenie komisji odbyło się w sposób tajny? Chodzi m.in. o brak ogłoszenia o posiedzeniu komisji. 2. Nasza redakcja otrzymała informację, że podczas posiedzenia planowano uniemożliwić dziennikarzom relacjonowanie posiedzenia przy ich potencjalnej obecności. Czy to prawda? Kolejne zdobyte drogą nieoficjalną informacje to te o zakazie informowania o szczegółach posiedzenia przez innych członków owej komisji niż Jonaszkowa. O ową skandaliczną decyzję także dopytywaliśmy u źródła, tak jak wspominaliśmy wcześniej, bezskutecznie. Skąd pomysł, aby uniemożliwić członkom komisji innym niż przewodniczący wypowiadanie się na temat pracy komisji? Czy jako przewodnicząca boi się pani, że po raz kolejny okaże się, że co innego było procedowane, a co innego pojawia się później w oficjalnych dokumentach? Najbardziej skandalicznym fragmentem obrad był ten dotyczący odrzucenia projektów związanych ze spółdzielnią. Według naszych nieoficjalnych informacji podczas obrad podniesiono argument, że w projekcie szczegółowo opisano sprzęt, na którym mieliby ćwiczyć uczestnicy projektu. Co ciekawe, ten sam zarzut postawiła wcześniej Komisja Urzędu Miasta i po wyjaśnieniach autorów, uwaga, dopuściła projekt do głosowania. Po stronie Urzędu Miasta zasiadali pracownicy, którzy orientują się w przepisach. Komisja to grupa osób, które tak jak sama Jonaszkowa nie mają doświadczenia w zarządzaniu administracją samorządową. Mimo takich braków, inaczej niż radził Tomasiak, na posiedzenie komisji nie zaproszono radcy prawnego. Innym zarzutem wykreowanym podczas posiedzenia według naszych nieoficjalnych informacji był ten o możliwości realizacji projektu na przykład w Lublinie. Na taką możliwość wskazali sami autorzy, przewidując, że w ratuszu negatywnie może być uznana realizacja projektu na spółdzielczej siłowni. Zarzut wygłoszony podczas posiedzenia był bardziej niż absurdalny. Oto realizacja projektu w Lublinie nie promowałaby Lubartowa. Czy nasze ustalenia są prawdziwe? Po raz kolejny zapytaliśmy gminną działaczkę Jonaszko. Jednakże nasze pytania do momentu zamknięcia naszej edycji pozostały bez odpowiedzi. Podczas posiedzenia komisji zarzuciliście projektom dotyczącym projektów dla seniorów i młodzieży, a dotyczącym siłowni, że zapisy owych projektów są zbyt szczegółowe. Dlaczego wykraczaliście w ten sposób poza swoje kompetencje? Dlaczego komisja uznała, że wykonanie projektu przez podmiot inny niż ten z Lubartowa nie będzie promocją miasta? W innych miastach projekty niemal identyczne jak ten w Lubartowie nie budzą żadnych wątpliwości komisji i obywatele mogą na nie głosować. Jako przykład może posłużyć projekt z budżetu obywatelskiego miasta Warszawy pod tytułem Aqua Aerobic Gold – sportowy senior. Projekt ten skierowany jest do osób powyżej 55 roku życia, a podmiot świadczący tę usługę jest z góry określony. Dlaczego odebraliście mieszkańcom Lubartowa prawo do darmowych zajęć na siłowni? Jonaszkową zapytaliśmy o inne miasta. Dokładnie chodzi o Warszawę. Tam mieszkańcy Bemowa złożyli wniosek pod tytułem Aqua Aerobic Gold – sportowy senior, gdzie wpisali, że celem projektu jest organizacja całorocznych i bezpłatnych zajęć aqua aerobiku na pływalni Pingwin dla seniorów zamieszkujących dzielnicę Bemowo. Zajęcia skierowane są do osób w wieku 55+, bez względu na płeć, mężczyźni i kobiety. Jakby tego było mało, wskazali nawet miejsce, w którym mają odbywać się zajęcia. Budynek jedynej pływalni na Bemowie, położony przy ulicy Oławskiej 3A, zlokalizowany w bardzo dobrze skomunikowanym miejscu, co daje możliwość dobrego dojazdu osobom, do których skierowany jest projekt. Czytamy w projekcie budżetu obywatelskiego miasta Warszawy. Jeżeli zerkniemy do warszawskiego projektu i porównamy go z tym złożonym w Lubartowie, to z wyjątkiem tego, że tam wpisano pływalnię, a u nas siłownie, są niemalże identyczne. To, co było możliwe w Warszawie, okazało się niemożliwe w Lubartowie. Podczas posiedzenia podobno pojawiły się także głosy rozsądku. Niestety były one w mniejszości. Niektórzy członkowie komisji przestrzegali przed zbyt głębokim wchodzeniem w nie swoje kompetencje. Wskazywali, że komisja nie powinna dokonywać interpretacji prawnych. Podkreślali także, że owe zarzuty podnoszone na komisji oceniła już komisja złożona z fachowców i dopuściła projekty do głosowania. Owe pojedyncze głosy rozsądku nic nie wskurały i komisja
odrzuciła projekt Wasaka, Marcina Pankowskiego oraz Andrzeja Mikołajczaka. Projekt tego ostatniego dotyczący remontu skweru przy przystanku obok byłego baru Cappuccino, komisja uznała, że za mało zmienia wygląd miasta. Zerknijmy zatem do regulaminu, pod jakim względem komisja, do której powołał Jonaszkową Paśnik, powinna się zajmować. Komisja opiniuje projekty pod względem ich zgodności z wymogami określonymi w paragrafie 6 ustępie 11 punkcie 11 i 12. Czyli czy projekt spełnia warunki, że nie promuje podmiotów innych niż miasto, punkt 12, respektuje kryterium celowości i gospodarności w wydatkowaniu środków publicznych. Czytamy w regulaminie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego. Czy zatem komisja właściwie wywiązała się ze swoich obowiązków? Na to pytanie nawet osoba słabo orientująca się w samorządowych przepisach już zna odpowiedź. Jak kolejny już skandal wokół skreślenia projektów do budżetu obywatelskiego oceniają autorzy wyeliminowanych projektów, zapytaliśmy u źródła. W zeszłym roku, kiedy usunięto m.in. pański projekt, powiedział pan, że boi się pan, aby to nie były początki czegoś złego. No i stało się. W tym roku ponownie usunięto te same projekty z głosowania nad budżetem obywatelskim. No tak, te same projekty zostały usunięte co w zeszłym roku i tak jak rozmawialiśmy 2 tygodnie temu, mówiłem panu, że nie chcę złowrożyć, ale wyszło jak wyszło. No, nie sądziłem, że usuną, ale usunęli. Argumentem za usunięciem między innymi właśnie pańskiego projektu był fakt, według osób radzących w Urzędzie Miasta, ale też według naszych nieoficjalnych informacji, że wskazał pan konkretną siłownię w swoim projekcie, czyli tą przy ulicy Zielonej, a te, które pan wskazał w Lublinie, nie byłyby promocją miasta Lubartów. No tak, w uzasadnieniu też właśnie komisji mam napisane, że wskazałem konkretną jedną i tutaj by to było do zamówień publicznych, że coś tam by im to przeszkadzało w zamówieniach publicznych, ale ja i napisali w uzasadnieniu, że zgłosiłem oprócz tej naszej 7 fit tutaj z Lubartowa, z Zielonej, zgłosiłem tylko 2 z Lublina, co jest nieprawdą, bo zgłosiłem 3 z Lublina, poza siłownią 7 fit w Lublinie, co jest tą naszą lubartowską, zgłosiłem jeszcze 3, więc nie wiem, budżet obywatelski to budżet obywatelski według mnie, ale właśnie ta argumentacja do mnie nie trafia. Właśnie pod głosowanie zostaną poddane projekty, między innymi takie, których autorami są radni wspierający w Radzie Miasta burmistrza, a usunięte zostały projekty przygotowane przez obywateli, czyli na przykład przez pana. Czy tak powinno być pańskim zdaniem? Powinna być zmieniona nazwa. Nie budżet obywatelski, a budżet radnych koalicyjnych wspierających burmistrza. To jest moje zdanie i z 4 projektów poddanych pod głosowanie, 2 projekty. Jeden projekt jest radnych z klubu PiS, drugi projekt jest, można powiedzieć, rodziny radnego z koalicji. Wnioskodawcą jest rodzina radnego koalicjanta. No, moim zdaniem nie powinno tak być. Budżet obywatelski powinni decydować mieszkańcy Lubartowa, tak jak mówiłem poprzednim razem, że powinny być wszystkie projekty dopuszczone i powinni głosować mieszkańcy. Czy chcą to, czy chcą na przykład, tam nie wiem, w parku plac zabaw dla dzieci. Czy po tym całym zamieszaniu zamierza pan w tym roku wziąć udział w głosowaniu nad budżetem obywatelskim? Nie, tak jak w zeszłym roku nie zamierzam ani ja, ani moja najbliższa rodzina brać udziału i będę namawiał mieszkańców Lubartowa, żeby zbojkotować ten pseudo budżet radnych miasta Lubartowa, bo nie można go nazywać budżetem obywatelskim. W 2021 roku uniemożliwiono seniorom oddanie głosu na projekty, dzięki którym mogliby oni za darmo mieć rehabilitację, ćwiczyć na siłowni czy mieć darmowe masaże. Minął rok i niestety historia się powtarza. Dzień dobry. No rzeczywiście, chociaż ja przewidziałem to, że mój projekt zostanie odrzucony, ale powiem szczerze, liczyłem na większą kreatywność komisji, a nie wykazała się zbytnią kreatywnością, także no tutaj jestem rozczarowany. Natomiast to, że projekt zostanie odrzucony, byłem niemal prawie pewny. Argumentem za usunięciem m.in. pańskiego projektu był fakt, no, według osób radzących w Urzędzie Miasta, ale też według naszych nieoficjalnych informacji, że wskazał pan konkretną siłownię w swoim projekcie, czyli tą na ulicy Zielonej, a te wskazane obiekty przez pana w Lublinie nie byłyby wtedy promocją miasta Lubartów. Czy to prawda?
Wie pan co, to były takie nieoficjalne doniesienia. Dzisiaj dostałem informację, że na stronach Urzędu Miasta pojawiły się jednak uzasadnienia odrzucenia mojego projektu. Zarzucono mi w tym projekcie bodajże, że nie spełnia on założeń paragrafu 6, punkt 11, podpunkt 12 bodajże, jak dobrze pamiętam. I mówiono tutaj o tym, że nie spełnia kryteriów celowości i gospodarności. Mianowicie chodziło tutaj o to, że początkowo zespół do spraw budżetu obywatelskiego poprosił mnie o uzupełnienie projektu, gdyż w tamtym roku nie podobało im się, że nie ma takiej siłowni, a w tym roku stwierdzili, że nie może tak być, że już jest taka siłownia jedna, więc to tak nie może być. Uzupełniłem projekt i podałem kilka siłowni w Lublinie, natomiast naddatek, który przygotowałem w projekcie, miał być przeznaczony na przetransportowanie chętnych osób do Lublina. Nie wiem dlaczego komisja odrzuciła ten projekt i na przykład stwierdziła w tym punkcie z dowozem ludzi do Lublina, założyła mi to, że ja założyłem bardzo niski koszt transportu i brała pod uwagę stawki transportu publicznego. Ja myślę, że w biurach podróży i w każdej firmie, która realizuje jakiekolwiek wyjazdy, nikt nie bierze w koszty transportu pod uwagę stawek transportu publicznego, dlatego że jest to zupełnie inne. Ja się dowiadywałem i koszt wyjazdu do Lublina w obie strony autokarem 50-60 osób to jest 500 zł brutto w obie strony, więc niech sobie szanowni państwo pomnożą, policzą i zobaczą, jak to wygląda. Powiem tak, mój projekt był dosyć skrupulatnie przez państwa w urzędzie sprawdzany. Natomiast jeden z projektów, który zakłada wybudowanie 14 stoisk tutaj obok na placu, na którym stoimy, i ja może przeczytam, będę posiłkował się telefonem i przeczytam treść tego projektu. Projekt polega na zakupie 14 sztuk drewnianych stoisk handlowych. Lubartowski rynek od dawnych lat kojarzony jest z handlem. Obecnie plac świeci pustkami. Moją inicjatywą jest zakup 14 sztuk drewnianych domków, które służyłyby do celów drobnego, codziennego handlu koszyczkowego. Stoiska mogłyby stać na stałe i być czasowo wydzierżawiane, uwaga, bo to jest ważne, wydzierżawiane wystawcom lub mogłyby być składane i rozstawiane na wydarzenia okolicznościowe typu jarmark bożonarodzeniowy, różne tematyczne festiwale. No służyłyby jeszcze do handlu koszyczkowego. Proszę mi powiedzieć, czy ten projekt spełnia rolę ogólnodostępności? 14 stoisk dla dostawców nie wiadomo skąd. Przecież lubartowiacy, którzy mają korzystać z projektów, musieliby do tych stoisk przyjść i przecież za darmo nie dostaną produktów, tylko będą one im sprzedawane. Więc pytam się, gdzie tutaj jest promocja miasta? Promujemy jakiś nie wiadomo kogo. Czy handel koszyczkowy? Handel koszyczkowy? Proszę bardzo, tylko skąd ci ludzie są? Czy to są lubartowiacy, czy są ludzie z gminy? I zastanówmy się, czy ten projekt na przykład nie promuje innych podmiotów niż miasto Lubartów? Bo to będą ludzie, którzy będą przyjeżdżali Bóg wie skąd i będą promować tak naprawdę swoje regiony i swoje miasta. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, jakie kryteria będą wyboru tych ludzi, którzy będą korzystali z tych stoisk? I czy one będą za darmo, czy nie za darmo? I akurat przy tym projekcie komisja nie miała żadnych problemów. Natomiast w moim projekcie, w którym docelowo beneficjentami byliby mieszkańcy Lubartowa, oczywiście nie. Pod głosowanie zostaną poddane właśnie projekty m.in. takie, których autorami są radni wspierający w Radzie Miasta burmistrza, a usunięte zostały projekty przygotowane przez obywateli. Czy tak powinno być? Powiem panu tak, no oczywiście radny oprócz tego, że jest radnym, jest obywatelem miasta. No i jak najbardziej ma prawo do składania projektu do budżetu obywatelskiego, ale czy aby to jest dobre miejsce do działania radnych? Przecież radny został wybrany na swoją posadę po to, żeby reprezentować nas, mieszkańców, w Radzie Miejskiej. I to Rada Miejska, uważam, jest świetnym miejscem do tego, żeby takie pomysły przekładać. To jest jedna uwaga. Oczywiście panie miały do tego prawo, ale ja się pytam, bo mija już chyba czwarty rok kadencji, dlaczego przez te 4 lata akurat ten projekt nie pojawił się w żadnym pomyśle ich, ani ich ugrupowań. A jak wiemy, panie wchodzą w skład koalicji rządzącej w Lubartowie, więc z przegłosowaniem raczej tego nie miałyby problemu. Druga rzecz. No wszyscy pamiętamy spektakularną metamorfozę parku. Każdy z nas to pamięta.
Ja podczas odwiedzin w parku zdziwiłem się, że pewna część parku właściwie nie została ruszona. Jest to między innymi to miejsce, czyli to jest charakterystyczne miejsce, w którym stoi ten stary amfiteatr, bo właśnie tam te panie radne chcą wybudować plac zabaw. I teraz moje pytanie brzmi, czy miasto od tak może tam wybudować plac zabaw? Bo wydaje mi się jednak, że pieczę nad tym miejscem roztacza konserwator wojewódzki zabytków, który naprawdę ma duży decydujący w tym głos, czy można tam cokolwiek stawiać, czy nie. Czy komisja wzięła to pod uwagę? No nie wzięła. Tylko to akurat jest zasadne i na to można wydać pieniądze, a może to się okazać zupełnym fiaskiem. Druga sprawa. Podejrzewam, że skoro powstał tak wspaniały, cudowny projekt zagospodarowania Parku Miejskiego, miasto ma również w zanadrzu projekt na zagospodarowanie tych części, które do tej pory nie zostały ruszone. Nie wydaje mi się, żeby można było w coś, co jest kompleksowo projektowane, wrzucić od tak sobie jakiś plac zabaw z budżetu obywatelskiego. Także wydaje mi się, oczywiście podkreślam, panie radne miały jak najbardziej prawo złożyć, bo są obywatelkami Lubartowa, mieszkankami Lubartowa. Ale czy jest to celowe i gospodarne, to niech sobie odpowiedzą ludzie odpowiedzialni za swoje decyzje. Czy zamierza pan w takim razie wziąć udział w tegorocznym głosowaniu nad budżetem obywatelskim? Nie, nie zamierzam, dlatego to, co powiedziałem powyżej, wcześniej. Zostaliśmy potraktowani nieuczciwie, takie jest moje odczucie. Ja wiem, że ja nie mogę się odwołać, bo tak jest skonstruowany regulamin, ale regulamin nie zabrania mi na szczęście mówienia tego, co myślę. Dlatego też mówię, ja w tym, dla mnie w ogóle budżet obywatelski już nie powinien się nazywać budżetem obywatelskim, tylko budżetem komisji, która tak naprawdę ostatecznie decyduje o tym, który projekt wejdzie do realizacji, a który nie wejdzie. Więc ja się pod tym nie podpisuję, aczkolwiek bardzo ubolewam, dlatego że uważam, że głos, w ogóle głos mieszkańców w tym, jak będzie ich miasto się kształtowało, w jakim kierunku idzie, jest bardzo ważny. I tutaj w tym momencie głos ten został nam odebrany. Kolejny rok i znowu dostaje pan tak zwanego kopniaka od działaczy Komisji Budżetu Obywatelskiego. Jak czuje się mieszkaniec Lubartowa, jeżeli to mieszkanka jednej z okolicznych wsi usuwa projekt dedykowany właśnie dla mieszkańców Lubartowa? Panie redaktorze, złożyłem wniosek pod nazwą Wykonanie obiektu małej architektury przy ulicy Lubelskiej 59 w ubiegłym roku. Został odrzucony w dość charakterystyczny i dziwny sposób. To już kiedyś mówiłem na ten temat. W tym roku też. Mam tu wyciąg z posiedzenia komisji. Pisze, komisja wskazała nierespektowanie celowości i gospodarności w wydatkowaniu środków publicznych że cele osiągnięte przez ten mój projekt nie są adekwatne z kosztem tego. Nie wiem, czy komisja to analizowała to, ale ja uważam, że to było dość dobre koszty i dla Lubartowa to był dobry projekt. Tu widzę, że zostały przyjęte inne projekty, bo otworzyłem sobie stronę, gdzie pisze, które projekty zostały przyjęte przez komisję. I pierwszy punkt to jest 29 święto roweru. Dwa, budowa 14 stoisk handlowych na placu przed ratuszem na potrzeby imprez okolicznościowych oraz handlu w mieście. Nie wiem po co to takie jest. Ten plac został zrobiony, ten został wykonany po to, żeby tam odbywały się jakieś uroczystości, a jeżeli ktoś wystawia stoisko, to wystawia ze swoim namiotem czy z jakimś normalnym pomieszczeniem, w którym to jest wystawiane. To dlaczego to ma urząd pokrywać, to nie wiem. Trzeci punkt to jest psi stanek przy Łąkowej. Jakieś wydzielenie powierzchni 450 metrów kwadratowych i koszt 134 700 zł. Jakiś to pani Augustynowicz jakaś chyba to zaproponowała. No jeżeli ważniejszy jest psi stanek od architektury w Lubartowie i to przy głównej ulicy, no to gratuluję. I następny punkt to jest budowa placu
zabaw w parku miejskim. No ten punkt to może i bym się zgodził. Także to mi nie przeszkadza. W każdym razie, proszę Państwa, ja uważam, że takie rzeczy nie powinny się dziać. Chociażby dlatego, że wszystkie projekty, które złożone zostały przez spółdzielnię, zostały odrzucone. No, tak samo nierealizowane są jeszcze z 2020 roku. Dwie inwestycje, które zostały przygotowane i nie zostały zrealizowane. Poza tym pan burmistrz zmniejszył o połowę budżet obywatelski. To jest parodia, proszę Państwa, z budżetu obywatelskiego. Po co my mamy jako osoby, jako obywatele decydować o tym, o czym decyduje komisja albo decyduje sam burmistrz? No. To miałbym tyle w tej sprawie. Właśnie, nie ma pan wrażenia, że ktoś w ratuszu wyjątkowo mocno nie lubi spółdzielni mieszkaniowej, bo też nie jest tajemnicą, że to między innymi osoby powołane przez burmistrza głosowali przeciwko remontowi właśnie przy ulicy Lubelskiej 59. Panie redaktorze, jest taka sprawa, że burmistrz przecież był w Radzie Nadzorczej spółdzielni. Decydował w spółdzielni o różnych poczynaniach, które były. I uważam, że powinien liczyć się z mieszkańcami spółdzielni, chociażby dlatego, że połowę mieszkańców miasta to zamieszkuje w zasobach spółdzielni mieszkaniowej. Ale jeżeli nie podoba się panu burmistrzowi spółdzielnia, jeżeli pan burmistrz uważa, że mieszkamy w gettach, to znaczy, że ten burmistrz nie jest naszym burmistrzem. On jest burmistrzem wybranych osób. Jednym z argumentów za skreśleniem pańskiego projektu było to, że podobno za mało zmienia on wygląd miasta. W zeszłym roku zarzucano temu samemu projektowi, że zbyt mocno zmienia wygląd. Czy da się coś z tego zrozumieć? To jest takie, wie pan, to masło maślane takie. Raz się mówi to, drugi raz to. Tak samo słuchałem, właściwie czytałem wypowiedzi na temat projektów moich kolegów ze spółdzielni, gdzie się mówiło, że nie ma firmy, która by przeprowadziła dane, jeżeli chodzi o kulturę fizyczną, teraz z kolei, że jest zrobione pod tą firmę, to w zasadzie jak to ma wyglądać? Czy to jest parodia, czy... Nie wiem. Pod głosowanie zostaną poddane projekty, między innymi takie, których autorami są radni wspierający w Radzie Miasta burmistrza, a usunięte zostały projekty przygotowane właśnie przez naszych obywateli. Czy pana zdaniem tak powinno być? Usuwa się wszystkie projekty, na które mogliby zagłosować nasi ze spółdzielni, nasi mieszkańcy, usuwa się te projekty ze względu na to, że czym mniej projektów będzie, tym łatwiej będzie przeforsować swoje. No. A czy w takim razie zamierza pan w tym roku wziąć udział w głosowaniu na budżet obywatelski? W ubiegłym roku już wspominałem, poprzednio wypowiadałem się, że nie brałem udziału w głosowaniu i namawiałem różne osoby, które moje znajome osoby namawiałem, żeby nie chodziły na głosowanie. W tym roku także nie pójdę i w tym roku będę namawiał, kogo mi się da, tylko żeby nie poszedł, żeby zbojkotować to, bo to nie jest obywatelski budżet, to jest budżet pana burmistrza. No, zresztą w ogóle mi się rządy w Lubartowie nie podobają, nie podobają mi się, oglądam. Dzięki Państwa telewizji mogę oglądać posiedzenia Rady, na których są no, dzieją się cuda. No, jeżeli piana z ust jednemu z radnych cieknie, to jak się wypowiada, to jest coś nieprzyjemnego. On będzie wiedział, o kogo to chodzi. Druga radna znów wypowiada się, szkaluje pana Zielińskiego. Jak się dowiaduje, że zostanie pociągnięta do odpowiedzialności karnej, przeprasza go. To jest parodia budżetu, burmistrz budżetu, parodia działania miasta. W Lubartowie w sumie rządzi desant, proszę Państwa, z Niemiec. I tak nie powinno być. Ja jestem mieszkańcem Lubartowa i proszę Państwa, mieszkam już grubo ponad 50 lat w Lubartowie. I to, co się w tej chwili dzieje, to przechodzi ludzkie pojęcie. Czegoś takiego nie było, nawet za komuny. Swojego oburzenia wobec tego, co dzieje się w ratuszu, nie kryje radny Tomasiak, który jako jedyny wziął udział w konsultacjach społecznych.
Tomasiak wzywa wprost do bojkotu tegorocznego głosowania. Wziął pan jako jedyny udział w tegorocznych konsultacjach dotyczących budżetu obywatelskiego i okazuje się, że pańskie wnioski na nic się nie zdały. Tak, dokładnie. I to jest wyjątkowo bulwersujące, bo zastanawiam się, po co w ogóle ogłasza się spotkanie z mieszkańcami. Konsultuje się w kolejnym roku zasady, na jakich będzie realizowany budżet obywatelski. Prosi się, żeby ktoś przygotował wnioski i z tych wniosków w ogóle się nie korzysta. Ja przypomnę tylko, że złożyłem wniosek między innymi w świetle tego, co się wydarzyło, bo już wiemy, co się wydarzyło, aby w posiedzeniu tejże komisji brali jednak udział fachowcy, a z pewnością, żeby wziął udział radca prawny, który powinien czuwać nad tym, aby komisja nie podejmowała działań, które budzą rażące wątpliwości co do zgodności z prawem tego, co ona uczyniła. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli dowiaduje się od członków komisji, że mieli zakaz wypowiadania się w mediach, bo tylko przewodnicząca ma prawo udzielać jakichkolwiek komentarzy, to zastanawiamy się, czy państwu uda się jako redakcji skontaktować z panią Janoszko, czy ona się wypowie, skoro tak ustalono na tym posiedzeniu komisji. I czy padną informacje, które będą odwzorowywały realnie to, co działo się na posiedzeniu tejże komisji. I trzecia rzecz, ja ze zdumieniem wysłuchałem takich oto przekazów od członków tejże komisji, że ustalono, że bez dziennikarzy to się będzie. Zresztą kto z nas wiedział, że jest w ogóle posiedzenie komisji? Gdzie to było umieszczone? Gdzie było ogłoszenie o tym posiedzeniu? To też wniosek z konsultacji, żeby one były jawne, żeby one nie były utajnione, żeby była transmisja z posiedzenia tejże komisji, żeby ona była nagrywana, a podobno nagrywana również nie była. Jest naprawdę to zadziwiające, co się wydarzyło, ale właśnie zasadnicze pytanie, które pani zadała. Po co w takim wypadku w ogóle zawraca się komukolwiek głowę, skoro z góry wiadomo już, że jeżeli przyjdą osoby na tego typu konsultacje, jeżeli przyjdą na tego typu spotkania, to oni z góry wiedzą, że tych po prostu rzeczy nie zrealizują, nie wdrożą. Zresztą ja szukałem na stronie Urzędu Miasta. A powinna być taka informacja przekazana, jeżeli ktoś mówił, że to są konsultacje, powinien być sporządzony protokół, powinna być informacja, jak odniósł się ratusz do wniosków, które zostały przedłożone na takowych konsultacjach. Nie ma niczego, więc coś się odbyło, ale ja przypominam, że jak wszedłem w ogóle na to spotkanie, to oni byli wręcz zaskoczeni, że ktokolwiek przyszedł, bo również samo spotkanie, sama informacja o konsultacjach też była tak umieszczona, żeby, nie wiem, jaki był cel, ale według mnie, żeby było trudno to ogłoszenie znaleźć, mi się udało, bo jestem, wnikliwie czytam to, co pojawia się na różnego rodzaju stronach, bardziej lubianych lub nielubianych, ale uważnie to czytam, sprawdzam i pojawiłem się. I co z tego? Właśnie pańskim zdaniem po co zatem ogłasza się konsultacje, skoro i tak zupełnie co innego się później robi? Chyba po to, żeby tylko spełnić wymogi określone w określonych regulaminach, bo to regulamin również budżetu obywatelskiego wskazuje, że musi się odbyć spotkanie z mieszkańcami konsultacyjne dotyczące budżetu obywatelskiego, więc odbębnili jeden haczyk, odbębnili drugi haczyk i aby nie było jakichś takich naprawdę poważnych uchybień w uchwale, przynajmniej tutaj na tym etapie, to odsapnęli, a że Tomasiak coś bo zgłaszał, to przecież Tomasiak, jak Tomasiak chce zgłosić, to kreślimy grubym flamem. Utajniono obrady, nie nagrano posiedzenia. Na tę chwilę, kiedy nagrywamy wywiad z panem, nie ma też protokołu z posiedzenia komisji. Nie ma protokołu z posiedzenia komisji. Zastanawiam się, co się w nim znajdzie, bo wiemy wszyscy, bo i państwo, i ja, to zrobiliśmy olbrzymią pracę, żeby dotrzeć do informacji, co wydarzyło się realnie na tym posiedzeniu komisji. Protokołu nie ma, ale nagrywamy to spotkanie 31 sierpnia. Państwo widzicie, ja nie jestem w Polsce, nie jestem w kraju, ale tutaj również informacje docierają. Zresztą nie tylko tutaj, bo dzwonił do mnie też znajomy z Chicago,
zresztą tego samego nazwiska, co moje nazwisko, pozdrawiam go serdecznie, więc on również mnie pyta: panie Jacku, co się w tym Lubartowie dzieje, co się w tym ratuszu dzieje, co to w ogóle za rządy zapanowały, że jest taka sytuacja, a nie inna. Tak to dalej nie może być, zresztą zna połowę tych nazwisk, oni pewnie też znają tego pana, więc wiedzą, co mówię, ale serdeczne pozdrowienia dla niego. Natomiast no, faktycznie nie ma protokołu, ale jest już, przepraszam, uzasadnienie do tych decyzji. No i w tych decyzjach, w uzasadnieniach tych decyzji czytamy między innymi, że została wskazana siłownia przy ulicy Zielonej, to mówiono na komisji z tych informacji, które otrzymałem od kilku osób, że wnioskodawcy wnioskowali, że również mogłoby się odbyć to w innych tego typu siłowniach. No nie ma informacji dla przykładów o promocji, ale no ja czytam ze zdumieniem, że od akapitu drugiego, kiedy jest tutaj to uzasadnienie, czytam, że przedstawione przez wnioskodawcę rozwiązanie opierające się na dowozie uczestników projektu do siłowni na terenie Lublina, komisja uznała za niegospodarne i niecelowe. Nic takiego podobno nie miało miejsca. Dalej, dojazd do Lublina wymagałby od uczestników projektu wygospodarowania dodatkowego czasu przeznaczonego na siłowniu. Boże, jak się troszczę o mieszkańców, którzy chcieliby wziąć udział w... Seniorzy chcieliby wziąć udział i oni się troszczą, że seniorzy będą mieli zbyt mało czasu, żeby wziąć udział w czymś, co będzie za darmo. No brawo, brawo, ale tego również nie było, o tym nie było mowa o komisji z tych informacji, do których dotarłem ja i myślę, że państwo też, bo to jednak nie wszyscy się podporządkowali temu, że mają mieć zamknięte usta. I co to dalej czytamy? Ja przepraszam, bo ja pracuję na komputerze, jednocześnie z państwem rozmawiam tutaj, zerkam do uzasadnienia. O, to jest dobre. Dowóz potencjalnie naraża również na niebezpieczeństwo oraz odpowiedzialność po stronie gminy miasta Lubartów w przypadku, gdyby któryś z uczestników projektu uległ wypadkowi w trakcie transportu do siłowni. No to są jakieś jaja. No a to po co pan burmistrz zrealizował bezpieczne przejścia dla pieszych? No przecież jak ktoś wejdzie dzisiaj na to przejście dla pieszych i mimo wszystko stuknie go samochód, to co, to miasto będzie ponosiło odpowiedzialność za to, że go stuknął samochód? Jeżeli zorganizuje, nie wiem, Lubartowski Ośrodek Kultury dla Seniorów organizuje wyjazdy do Warszawy do teatru, współfinansuje. No to co, jeżeli w trakcie wyjazdu, to w takim wypadku rozumiem, że seniorzy nie mogą brać udziału w różnego rodzaju przedsięwzięciach, które organizuje miasto, bo to grozi przecież katastrofą, wypadkiem. Potencjalnie może zdarzyć się wypadek. No to jest co najmniej śmieszne, że co jak seniorzy sami czytają, szczególnie ci, którzy uczestniczą w różnego rodzaju przedsięwzięciach, czy ludzie nawet młodzi, bo to dla młodych też jest skierowane, że zobaczcie, jak się o was troszczy miasto, to komisja. Chociaż tam byli pracownicy też Urzędu Miasta, którzy głosowali przeciwko tym projektom. Tak się o was troszczy, żebyście czasami wsiadając do autobusu, a mieli mi coś dane za darmo, żebyście czasem wchodząc po tych schodach, no kostki nie skręcili. I kolejna rzecz, tutaj dalej czytając, tu transport, że za niskie koszty, no to koszty były dwukrotnie, aha, no to, ale to przytoczmy to. Proszę bardzo, przy założonej we wniosku formie korzystania z siłowni karny typu open do wykorzystania w godzinach otwarcia siłowni bez ograniczeń czasowych, transport taki musiałby być dostosowany do indywidualnych wymagań każdego z uczestników, co uniemożliwia zrealizowanie go w założonej we wniosku kwocie. Na szczęście mamy kilku świadków. Dzwoniliśmy, aby uzyskać informacje dotyczące kosztów do radnego Jacka Tchórza, aby dopytać się, jakie są to koszty. Niech oni zadzwonią do radnego Jacka Tchórza, bo te koszty, które były założone w projekcie, były czterokrotnie wyższe niż te, które ów radny mógłby świadczyć swoim transportem, a podejrzewam, że inni również zgodziliby się na te kwoty. Niech sami zadzwonią do ludzi, z którymi współpracują i się dowiedzą, jakie są realne koszty. Zresztą to nie ich kompetencja, ale o tym za chwilę. I przyjęta we wniosku kwota nie pokrywa nawet kosztu biletów transportu publicznego dla czterech przejazdów dla każdego z uczestników, co znacząco ogranicza możliwość wykorzystania założonych w projekcie karnetów, zaburzając sens projektu. W
Wątpliwości komisji zgłosiła również propozycja jednego podmiotu z sieci Seven Fit, która jako jedyna siłownia na terenie Lubartowa spełnia kryteria opisane we wniosku. W zeszłym roku jedno, w tym roku drugie. Już nie chce mi się to powtarzać, bo to jest po prostu, no, jeżeli powiem, że obraża inteligencję mieszkańców Lubartowa, to będzie to zbyt delikatne określenie. Ale proszę zwrócić uwagę, tu są przytoczone również argumenty odnośnie tej siłowni Seven Fit. Są przytoczone argumenty odnośnie ustawy o zamówieniach publicznych. No to dobrze, żeby ta komisja, zresztą tam słyszałem, że pani Monika Legięć, która nie była członkiem komisji, ale była członkiem odmiennej komisji, podnosiła podczas posiedzenia komisji te argumenty, o których za chwilę ja powiem, i komisja jakoś nie wzięła pod uwagę tego, no to zwróćmy uwagę. To była komisja, gdzie przewodniczącą jest pani Daria Jonaszko, która myślę, że się będzie ochoczo wypowiadała w tej sprawie, a komisja zajmuje się czym? No uchyla, bo stwierdza pewnie, że coś tam jest niezgodne z prawem, że jest niezgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, zamiast się zająć tylko tym, co ona ma rewizować, ale komisja wcześniejsza. Bo to jest trochę skomplikowane, bo mamy komisję i mamy zespół, więc zespół jest powoływany wyłącznie przez pana burmistrza, komisja jest powoływana trzy osoby przez pana burmistrza, trzy przez organizacje pozarządowe i trzy przez Radę Miasta. To ta druga, która uwaliła. Ale ta pierwsza komisja, proszę państwa, proszę posłuchać, zgodnie z regulaminem ta komisja robi następujące rzeczy. Burmistrz przekazuje projekty do zespołu, do tego zespołu, o którym mówimy. Celem przeprowadzenia oceny projektów. No i zespół składa się bla, bla, bla. I teraz projekty są oceniane przez zespół pod względem i zgodności z prawem, wykonalności technicznej, spełnienia oraz spełnienia przez nie wymogów formalnych określonych w regulaminie. I teraz wszelkie modyfikacje dokonane w projekcie wymagają zgody wnioskodawcy wyrażonej w formie przewidzianej do zgłoszenia projektu. W przypadku uznania w toku oceny, że koszty realizacji projektu są niedoszacowane, zespół przedstawia własny szacunek niezbędnych kosztów realizacji projektu, uwzględniając w szczególności wyniki uprzednio przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących przedsięwzięć złożonych przedmiotowo i zagresowo do zgłoszonego projektu. Przekładając na nas, ta komisja zwróciła się do autorów, z tego co wszyscy wiemy, właśnie z zapytaniami dotyczącymi kosztów, dotyczącymi organizacji tego typu przedsięwzięcia i dotyczącymi zgodności tego projektu z ustawą o zamówieniach publicznych. Dostali odpowiedź na swoje zapytania i zespół wypuścił dokument, więc zespół uznał, że wszystko jest zgodne z prawem. Nie narusza to ustawy o zamówieniach publicznych, jak rozumiemy, bo widzimy, co to jest realizowane. Koszty przecież sprawdzili. Jak czytamy w regulaminie, nie budziło to wątpliwości. I nie budziło wątpliwości również wyjaśnienie, że może to być realizowane poza terenem Lubartowa, bo może być realizowane. No to tak jakbyśmy organizowali, proszę państwa, co? Wyjazd. Ktoś by napisał projekt, że seniorzy mają prawo wziąć udział w spotkaniach teatralnych, mogą pojechać do teatru na określone sztuki i by było powiedziane, że nie, bo teatrzyk ma przyjechać do Lubartowa i ma być wystawiony gdzie? W Lubartowskim Ośrodku Kultury? No absurd. Okazuje się, że jest zupełnie odmienny i to zrozumiała również komisja. Przepraszam, ten zespół, kiedy otrzymał. I proszę zwrócić uwagę, co jest dalej napisane. W przypadku wątpliwości co do możliwości realizacji projektu, zespół wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia lub zmiany zgłoszonego projektu w terminie 3 dni od doręczenia wezwania. Zmiana projektu nie może dotyczyć istotnie jego przedmiotu. To uczynili, tak jak wspomniałem wcześniej, ci wnioskodawcy. I kolejna rzecz. W przypadku nieusunięcia uchybień uniemożliwiających realizację projektu. Uważnie to przeczytajmy jeszcze raz. Prosiłbym nawet, żebyście państwo pokazali to mieszkańcom, co tam jest napisane w tym regulaminie. To jest paragraf 7, ustęp 6. W przypadku nieusunięcia uchybień uniemożliwiających realizację projektu w zgodzie z niniejszym regulaminem wniosek uznaje się za niespełniający wymogów formalnych i otrzymuje ocenę negatywną.
Zespół nadaje ocenę pozytywną projektom spełniającym wymogi, o których mowa w ustępie 2. I ten zespół wszystkim tym trzem projektom, które zostały skreślone później przez komisję, nadał ocenę pozytywną. Więc cóż, że robi ta komisja, jak ona tutaj się zachowuje, że okazuje się, że ona wchodzi w nieswoje buty, wydaje decyzje, które są niezgodne z jej kompetencjami i mało tego, jeżeli czytamy później w uzasadnieniu to, co się wydarzyło, no to ja na szczęście w piątek odbyłem pierwsze rozmowy, w poniedziałek odbyłem kolejne rozmowy i dzisiaj tuż przed naszym nagraniem dzwoniłem się do kilku komisji, żeby upewnić się, czy na pewno to, co jest zapisane w paragrafie 2, nie miało miejsca na komisji. Okazuje się, że nie miało. Okazuje się, że nie miało. I teraz, jeżeli w protokole to się znajdzie, to pierwsze, co robię, idę i składam zawiadomienie do prokuratury, jeżeli chodzi o fałszerstwo dokumentów, bo tak po prostu być nie może. Natomiast no, ja powiem jeszcze jedną rzecz, że ta sytuacja, to z tymi protokołami, z tym wszystkim, o czym rozmawiam, z tym, że nie możemy doczytać się tego, czego chcielibyśmy się dowiedzieć, no bardzo mi przypomina sytuację z wyborami na dyrektora Biblioteki Miejskiej. Proszę zwrócić uwagę. Raz, coś się okazało, że coś ma się wydarzyć. Po drugie, protokołu nie było przez kilka dni. Tu też protokołu nie było przez kilka dni. Nie wiem, czy dzisiaj jest, bo ja dzisiaj sprawdzałem jeszcze rano stronę budżetu obywatelskiego. Tego nie było. No i trzy, posiedzenie komisji jest. Ani nie jest nagrywane, ani nie ma szczegółowych informacji, a coś, co się dowiadujemy, no budzi poważne wątpliwości w świetle tego. Mi to bardzo przypomina, bardzo mi przypomina konkurs na dyrektora Biblioteki Miejskiej. Zresztą tak na marginesie, może trochę odbiegając od tematu, ale powiem, że tak jak potraktowano pana dyrektora Banuchę, ja różne miałem z nim swoje drogi życiowe. Raz się lubiliśmy, raz się nie lubiliśmy. No ale jeżeli ja widzę, że dyrektor miejskiej placówki odchodzi na emeryturę i jedyną rzeczą, która jest w ratuszu, gdzie ja widzę, że fotografuje się z nim gdzieś przy jakiejś szafie, to jest naprawdę poniżej godności urzędu przede wszystkim, bo wydaje mi się, że długoletnich pracowników, którzy pracowali w samorządzie, nie tak powinno się żyć, ale to ja dziękuję panu dyrektorowi za współpracę, czy ona była dobra, czy ona była zła, bo był i dyrektorem Lubartowskiego Ośrodka Kultury i przez wiele lat i dyrektorem później biblioteki. Wiemy, że mieliśmy kwestie sporne, ale jeżeli ktoś odchodzi, należy mu podziękować i ja publicznie mu składam takie podziękowania, mimo że jestem tylko i wyłącznie zwykłym radnym i spotkaliśmy się gdzieś tam na pewnej drodze naszego etapu zawodowego, ale sam oceniam, że to, co zrobiono, jak go pożegnano, to jest, no to nie powinno być tak, ale wracając do meritum, no i przypomina mi to bardzo ten konkurs i wydaje mi się, że on wywoła nie mniejsze emocje to, co się dzieje z budżetem obywatelskim, niż to, co się działo w przypadku dyrektora, pani dyrektor, która została wskazana, a później przyjęła stanowisko. Argumentacja za usunięciem tych projektów była, można powiedzieć, gorzej niż słaba. No tak, gorzej niż słaba, bo to się raz, kupy nie trzyma, dwa, weszli w nie swoje buty, no i trzy, jeżeli przeczytamy to uważnie, no to ja to konsultowałem również z osobami, które mają doświadczenie, jeżeli chodzi o obsługę prawną samorządów. No śmiały się mi do słuchawki, śmiały się mi do słuchawki. I taki śmiech będzie, myślę, cały czas krążył za tymi, którzy będą to uzasadniać, bo to się po prostu kupy nie trzyma. To co to jest w takim wypadku? Co ta komisja robi? Ta komisja robi coś takiego. Ona siada, widzi trzy projekty związane ze spółdzielnią mieszkaniową i te trzy projekty są skreślane z budżetu obywatelskiego. Znajduje się jakieś uzasadnienie, nie merytoryczne, nie mocne, bo przecież no nikt by nie otworzył buzi, nikt by nie odważył się tego krytykować, gdyby powiedziano a, formalnie błąd, b, pierwszy zespół, prawda, wykazał mnóstwo uchybień i nie udało się wnioskodawcy tego naprawić. A tu okazuje się, że projekty napisane dobrze, projekty zrealizowane w sposób prawidłowy, no są usuwane, bo co? Bo jest siłownia Seven Fit w Lubartowie na ulicy Zielonej, w której miałoby być to organizowane.
no, pokazane zostały odmiany. No to znaleziono jakieś argumenty już poza, rozumiem, posiedzeniem komisji, że wsiądziesz do autobusu i zderzysz się z drzewem. No, no to my się zderzyliśmy właśnie, przepraszam, nie my, autorzy projektu zderzyli się z drzewem, ale samorządowym. Zderzyli się z ratuszem i odbili się od tego ratusza po raz kolejny, ponieważ okazało się, że mimo, że projekt jest o bardzo dobry, gdzie, podkreślam, seniorzy mogli wziąć za darmo udział i w ćwiczeniach, i mieć zajęcia z rehabilitantem, i mieć masaże, gdzie młodzi ludzie mogliby ćwiczyć za darmo na tej siłowni, no po prostu zamknięto przed nimi drzwi. Ci młodzi ludzie, ci seniorzy, może nie tyle wnioskodawcy, ale seniorzy i młodzi ludzie, no zderzyli się właśnie z tym samorządowym drzewem. Bardzo podobna sytuacja była w Warszawie, w jednej z dzielnic. Niemalże identyczne projekty. Projekt był złożony, tam bodajże chodziło o pływalnię. No i tam ten projekt nie budził żadnych wątpliwości. A w Lubartowie jednak budzi. Tak, dokładnie. To nie jedyny projekt, bo tych projektów ja też znalazłem jeszcze kilka. Także no myślę, że będziemy na sesji o to dopytywali. O te tego typu przedsięwzięcia. No ale jeżeli słyszymy o tej Warszawie, o tym projekcie dotyczącym zajęć dla seniorów na siłowni, no wskazano wprost konkretną pływalnię. Cholera, ta Warszawa jest jakaś szalona, pomylona. Ta Warszawa po prostu łamie prawo. Powinniśmy nasi eksperci z komisji, szczególnie ci powołani przez pana burmistrza Paśnika, bo to oni najwięcej podobno do tej komisji mieli do powiedzenia na nie, powinni pojechać do Warszawy, wziąć tego złego Trzaskowskiego na kolano, ściągnąć mu portki i skórzanym pasem zdzielić go po gołej dupie za to, co zrobił z tymi projektami. Przepraszam, że używam ostrych słów, ale po prostu no to kupy się nie trzyma. Bo okazuje się, że wszędzie naokoło da się, a w Lubartowie nie. Nasze wybitne jednostki zauważają rzeczy, których nie da się w całej Polsce zauważyć. No brawo, brawo. Odrzucenie projektów związanych ze spółdzielnią już po raz drugi musi rodzić no, bardzo ważne pytanie. Dlaczego ktoś aż tak nie lubi mieszkańców spółdzielni? Nie wiem dlaczego. To ewidentnie widać, że to wszystko, co zostało przygotowane, gdzie było powiązane ze spółdzielnią, no, uwalane jest już po raz drugi. Ja przypomnę, że te same osoby, zresztą że pani Jonaszkowa zasiadała w Radzie Nadzorczej, pan Paśnik zasiadał w Radzie Nadzorczej, jeżeli oni takie mają awersję do tej spółdzielni mieszkaniowej, do projektów powiązanych ze spółdzielnią mieszkaniową, to uważam, że no, powinni stanąć na tak, wznieść się ponad to wszystko, powiedzieć, no wtedy lubiliśmy spółdzielnię mieszkaniową, bo mieliście nad nas oddać głosy. Już dzisiaj mamy określone kwestie załatwione przez rączki spółdzielców, mieszkańców spółdzielni mieszkaniowej. Dzisiaj was już nie lubimy. Zapominamy o tym, co było krytykowane, bo ja przypomnę, co było krytykowane przed wyborami przez pana Paśnika. Czy wcześniej co było krytykowane jeszcze w chwili, kiedy pani Jonaszko również startowała z takiego Komitetu Praworządny Lubartów, jak to ona podkreślała, jakaż to ta spółdzielnia mieszkaniowa jest ważna, że no jeżeli takie to jest nielubione, no to należałoby zwrócić diety, które się pobierało. To po prostu, to rozumiem, że to jest wszystko wstręt, to jest wszystko B, ale za chwilę przyjdą wybory samorządowe. I tutaj dobrze, żeby spółdzielcy pamiętali, bo to jest sytuacja taka, że również jest jeden z projektów dotyczących skwerku, również jest skreślony pana Mikołajczaka. No i musimy pamiętać o jednej rzeczy, no jeżeli oni tak postępują w trakcie swojej kadencji, przecież myśmy jako spółdzielnie mieszkaniowe mamy ostro pod górę. No wszystko jest negowane, co zaproponujemy, wszystko nie tylko budżet obywatelski. I ci ludzie przed wyborami mówili, coż to robił ten zły Bodziacki wcześniej, coż jak się Zwoliński zachowuje, że wyłącza oświetlenie, to wszystko jest złe, to wszystko nie tak powinno być. A dzisiaj maszerują na komisję. No bo przecież pani Jonaszkowa jest powołana w imieniu pana burmistrza do tej komisji. To i postępuje tak, a nie inaczej. No ale wszystkie pozostałe kwestie, gdzie byśmy się tylko nie obejrzeli, to wszystko jest po prostu na nie, bo co? Bo Tomasiak to nie spółdzielnia mieszkaniowa. To jest sytuacja taka, że jeżeli oni tak postępują, to ja apeluję tylko jedną rzecz. Nie miejmy sklerozy za rok. Bo zobaczycie za rok, kto do was zapuka, kto do was będzie chciał się uśmiechnąć, kto będzie prosił o wasze głosy.
Pamiętajmy o tym i nie dajmy się zwieść. Czy zatem w takiej sytuacji, jaka właśnie jest teraz z budżetem obywatelskim, czy zamierza pan brać udział w głosowaniu? To zależy. Po pierwsze, jest sytuacja taka, że ostatni głos ma pan burmistrz Paść. Nie oszukujmy się. Tam jest wyraźnie zapisane, że od tej decyzji członkowie projektów mogą się odwołać. Ale to moje, to zależy. To jest mówione z przekąsem, ponieważ wiem, że się odwołają i w zeszłym roku też się odwołali. A pan burmistrz uznał, że nie mieli prawa się odwołać. Że jego głos nie jest ostateczny, nie jest decydujący. Zresztą już na stronie Urzędu Miasta, proszę zwrócić uwagę, widzimy, że jest wykaz projektów, chociaż nie ma jeszcze zarządzenia, a przypomnę, że to powinno pójść mocą zarządzenia, czyli jest już na stronie zakładka budżet obywatelski, jest już informacja, że tylko cztery jakieś byle jakie projekty zostaną poddane pod głosowanie, natomiast nie ma już tych trzech związanych ze spółdzielnią, czyli nie ma AAA, biceps, triceps, Smukła Sylwetka, AAC, ten projekt dla seniorów, czy AAB, przepraszam, AAC to skwerek i AAB seniorów. Nie ma tych projektów. Ich już nie ma. Więc skoro ich nie ma, to po co my mamy iść do i głosować w sprawie budżetu obywatelskiego? Bojkotujemy w tym roku, tak jak w zeszłym roku. Pokazujemy czerwoną kartkę. Nie idziemy na żadne głosowania do budżetu obywatelskiego, bo to nie ma sensu. Co oni myślą? Że nabiją sobie frekwencje dla innych projektów? Przecież zgodnie z regulaminem osoba nie powinien być na przykład opiniowany przez pana Siwka, radnego, projekt, który no, jest zgłoszony, rozumiem, przez Klub Prawa i Sprawiedliwości, bo się podpisali pod nim radni PiS-u, a brał udział głosowo. To co, to w związku z tym, że uwalamy wszystkie inne projekty, a być może przepchniemy projekty, które zgłosili radni PiS-u, no będziemy liczyli na frekwencję. To jest jedna rzecz. Ja apeluję, żeby nie brać udziału w tym głosowaniu, żeby tak jak w zeszłym roku pokazać im, że nie wolno kpić z mieszkańców, bo to obywatele przygotowali projekty i to obywatele powinni właśnie swoimi nadami powiedzieć tak lub nie dla projektów. Tutaj mam nadzieję, że obywatele posłuchają wezwania mojego zarządu. No i wiem, że paru radnych też będzie do tego wzywało. Dlatego liczę na to, że to uczynią, to po pierwsze. A po drugie, no ja również nie życzę sobie, ponieważ nie wiem w jaki sposób Urząd Miasta Lubartów zbiera nasze dane dotyczące naszych danych związanych z wejściami na stronę Urzędu Miasta. Nie życzę sobie tego i proszę mieszkańców również wyczulam przed tym, że jeżeli państwo otrzymacie jakiekolwiek reklamy dotyczące budżetu obywatelskiego na swój telefon lub wejdziecie na stronę internetową i gdzieś to się wyświetli, to proszę państwa będzie to oznaczało, że wykorzystano państwa aktywność na stronie samorządowej. Ja sobie tego nie życzę, żeby ratusz w jakikolwiek sposób, czy to poprzez firmy zewnętrzne, czy osobiście, zbierał tego typu informacje i gromadził naszą aktywność na stronach internetowych, bo nie od tego jest samorząd. Jeżeli ktokolwiek z nas zostanie, to również proponuję to oprotestować tak, aby linki lub dane, co oglądamy i co lubimy przeglądać, aby ratusz takich danych nie zbierał. Dlatego musimy się tutaj solidaryzować, nie pozwolić na to, żeby wykorzystywano to wszystko, co uważam, że do czego zbierania urząd nie ma prawa. Ale jeszcze raz podkreślam, bojkotujemy, nie idziemy. Tak jak w zeszłym roku, zresztą z 7 projektów zostały 4. Tak naprawdę nie ma co wybrać. No nie ma co wybrać, więc sami uznali, że po prostu widzieć nas przy urnach nie chcą, więc nie zobaczą nas. Po tym, co wydarzyło się w ratuszu, ostatnie zdanie należy do jeszcze urzędującego burmistrza. Przypomnijmy, co mówił on i dzisiejsi jego współpracownicy o budżecie obywatelskim. Projekty, które są dobrymi projektami, nie są nawet dopuszczanymi do głosowania. Są blokowane na wczesnym etapie, że nawet mieszkańcy nie mają możliwości zagłosowania na te projekty. Szanowni Państwo, czy tak? Czy tak powinno wyglądać miasto obywatelskie? Szanowni Państwo, już niebawem, 21 października, mają Państwo szansę pokazać władzom miasta czerwoną kartkę. Proszę Państwa, chodzi o to, aby realizować projekty
a nie o to, żeby je sztucznie blokować. Bardzo skromnie, a zarazem dostojnie. Nie sposób nie zgodzić się z ówczesnym kandydatem na radnego Arturem Kuśmierzakiem. Ja na pewno nie zgodzę się na to, żebym był pierwszą osobą, pierwszym burmistrzem, który wstrzyma realizację budżetu obywatelskiego. Na to nie ma zgody. Ja się nie zgadzam. Zerknijmy zatem do regulaminu. 3. Burmistrz rozpatrzy odwołanie po zasięgnięciu opinii zespołu i komisji w terminie 14 dni od dnia złożenia odwołania. 4. Rozstrzygnięcie burmistrza jest ostateczne. Jak zatem widać, to nie komisja, a burmistrz ma ostatnie słowo w sprawie ostatecznej listy projektów. Przed wyborami biegali po naszych mieszkaniach i przekonywali, że nie może być tak, by mieszkańcy spółdzielni byli traktowani gorzej. Mało tego, zasiadali nawet w Radzie Nadzorczej Spółdzielni i nie robili tego za darmo. Dzisiaj stali się fachowcami od budżetu obywatelskiego, a raczej od eliminacji z tego budżetu wszystkiego, co powiązane jest ze spółdzielnią. W przyszłym roku wybory i ciekawe, czy owi fachowcy zapukają do naszych drzwi. Kanał S. Angelika Karasek.